Witajcie, jest czwartek 16 czerwca i fleszujmy szybko bez przedłużania, bo chcę wracać do granka. Zaczynamy od czegoś dla fanów survivali we wczesnym dostępie. Rozwijany od 2018 i cieszący się niemałą estymą Raft, już lada chwila, bo 20 czerwca, dostanie największą aktualizację w swojej historii, tak zwany The Final Chapter. W ramach update'a gracze dostaną m.in. zmiany w warstwie fabularnej, gdzie przeredagowano dialogi, czy nawet wycięto pewne niepotrzebne wątki czy postaci. Jeśli zaś chodzi o rozgrywkę i zawartość, poza nowymi wyspami, budynkami, maszynami itd., wprowadzone zostaną drobne zmiany w pozyskiwaniu materiałów. Brzmi fajnie, oby tylko ta finalność w tytule nie oznaczała końca wsparcia. Look right and it feels right for the player. W ostatnim dzienniku deweloperskim twórcy pochwalili się systemem zniszczeń w nadchodzącym Company of Heroes 3. Ten został ponoć w tej odsłonie zbudowany od nowa, a twórcy dołożyli wszelkich starań, by był on możliwie jak najbardziej realistyczny. I tak, na budynkach będziemy widzieć ślady poszczególnych strzałów z moździerza, cynk i cegły będą pękać realistyczniej niż kiedykolwiek wcześniej, a rozwalając budynek, będzie można zabić okoliczną piechotę sypiącym się gruzem i odłamkami. Ech, szkoda, że Battlefieldy tak nie potrafią. Już dziś na rynek trafia 2D beat'em-up w sosie retro z czwórką najsławniejszych żółwi w historii i recenzje robią wrażenie. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, bo o nim mowa, w zależności od platformy, w średniej z recenzji na Metacritic, może pochwalić się notami od 84% do 87%. Recenzenci chwalą animację i pixel art, oprawę dźwiękową, długość zabawy, kanapową kooperację i easter eggi, nawiązujące do kultowych gier z żółwimi braćmi. Oj, coś czuję, że streaming się z tego szykuje. Studio Spiders od m.in. Gridfalla dało dziennikarzom ograć pierwsze godziny nadchodzącego Steel Rising. Souls-like w klimatach steampunkowo-robotycznej francuskiej rewolucji będzie garściami czerpał z m.in. Bloodborne, zachęcając do bardziej agresywnego stylu gry oraz Sekiro za sprawą m.in. linki ułatwiające eksplorację. I choć pierwsze opinie są jak na razie pozytywne, tak nie zabrakło drobnych narzekań na toporność i budżetowość. No cóż, jak mawia stare przysłowie fanów Souls-like'ów, drewno nie drewno, byleby był w pier. I na koniec garść nowych informacji odnośnie Starfielda. W ostatnim wywiadzie dla IGN-u Todd Howard poinformował nas, że gra zaoferuje nam największe miasto w historii gier Bethesdy, a sam główny wątek będzie aż o 20% dłuższy niż zwykle. Zgaduję, że punktem odniesienia ma tu być Fallout 4 czy Skyrim. Jeśli zaś chodzi o powiedzmy tę bardziej kosmiczną warstwę gry, tak tu ponoć ogromną inspiracją dla twórców miały być FTL czy MechWarrior, a latając po kosmosie będzie można dokonywać abordażu i kraść inne statki. Niestety, jak donosi Howard, twórcy musieli zrezygnować z opcji samodzielnego lądowania na wybranym miejscu na planecie, bo rodziło to pewne problemy i nie było ostatecznie warte zachodu. No cóż, szkoda. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę, moi mili, odpoczywajcie dobrze i udanego długiego weekendu. Na razie!